Zatroskał nam się pan poseł Marek Wójcik z Platformy Obywatelskiej rzekomą radykalizacją ruchu Autonomii Śląska i dał wyraz tej trosce w wywiadzie dla jednego z pisowskich portali internetowych. Na czym miałaby polegać owa radykalizacja? Zapewne na krytyce Platformy Obywatelskiej. Kiedy zrywaliśmy z PO naszą koalicję w Sejmiku Województwa Śląskiego, powiedzieliśmy, że nie da się współrządzić z ofermami. Ale czy Platforma może mieć o te słowa do nas pretensje, skoro i politycy tak naprawdę przyznają nam rację? Tomasz Tomczykiewicz, lider struktur PO w regionie, zapowiedział, że marszałek Sekuła nie będzie pełnił swojej funkcji w kolejnej kadencji. Władze regionalne Platformy spośród grona 22 radnych wojewódzkich na listy wyborcze w kolejnych wyborach samorządowych wybrały zaledwie 8 i to w większości przypadków na niższych miejscach. Jeden z prominentnych polityków Platformy nie pozostawił wątpliwości co do intencji działań swojej partii, mówiąc, że PO chce się odciąć grubą kreską od błędów tak nieodległej przecież przeszłości. Krytyka Platformy to nie insynuacje rodem z polskiego politycznego piekiełka. Krytyka pod adresem Platformy, której dokonuje Raś, oparta jest na konkretach i uargumentowanych zarzutach. I teraz będzie podobnie. Dowiadę, że tak naprawdę radykalizacja to poważny problem Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim. Platformy, która w ostatnich latach niepokojąco często gra na nacjonalistycznej nucie, współzawodnicząc w tej dziedzinie ze swoim głównym ogólnopolskim rywalem. Kiedy zerwaliśmy koalicję, rozeźlony marszałek Sekuła zarzucił mi publicznie udział w obchodach Dnia Jedności Niemieckiej w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Brzmi groźnie, prawie jak zakamuflowana opcja niemiecka prezesa Kaczyńskiego. Pan marszałek zapomniał jednak dodać, że Dzień Jedności Niemieckiej to oficjalne państwowe święto sojusznika i sąsiada Rzeczypospolitej Polskiej. A ja brałem udział w obchodach jako oficjalny reprezentant województwa śląskiego w gronie wielu zaproszonych polskich polityków. Dziś pan marszałek Sekuła zajmuje się tropieniem zakamuflowanej opcji rosyjskiej, porównując zwolenników autonomii do Władimira Putina. Pan poseł Marek Wójcik nie posuwa się tak daleko, ale i on wyraził pogląd, że Raś zaszkodził sam sobie, uzyskując poparcie wyborcze Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej. Panie i panowie z Platformy Obywatelskiej, zwracam się do was z gorącym apelem. Nie podżegajcie w imię doraźnych interesów politycznych do waśni narodowych i etnicznych. Budujmy razem Górny Śląsk, świadomy swych tradycji, nowoczesny i otwarty. Niech ten region znowu będzie miejscem spotkania ludzi różnych przekonań, różnych języków i różnych narodowości. Nie idźcie drogą ciasnego nacjonalizmu, bo ta droga to ślepa uliczka.